Dobry wieczór, Zielona Góra. Sportowe emocje, które dostarczył Jasper, to nie koniec sportowych emocji na dziś wieczór, bo ja, czyli Mieszko i mój miły partner Miłosz, znaczy partner to taki radiowy, nie? Partner radiowy jedynie, dobry właśnie, wieczór. Bo miało nie być świńskich dowcipów. Nie będzie świńskich dowcipów, będą sportowe dowcipy, bo dzisiaj przedstawimy wam no niesamowitą postać, którą chcielibyśmy widzieć w Zielonej Górze. No ja chciałem jeszcze dodać, że słuchacie państwo magazynu na wariackich papierach. No ponieważ to jest magazyn na wariackich papierach, to oczywiście tytuł na początku. No, ale wolałem powiedzieć, w razie jak ktoś na przykład słucha nas w Sydney, mógł nie wiedzieć, teraz już wie, na wariackich papierach, powtarzam po raz kolejny. Moi drodzy, dzisiaj opowiemy wam o najjaśniejszej postaci piłkarskiej polskiej reprezentacji początku XXI wieku. No opowiemy tak, wam o... O Emanuelu Olisadebę. No, najjaśniejsza rzeczywiście, chociaż no... Nie, no dobra, to może źle, złe określenie. Miłosz, ty jesteś specjalistą od futbolu, to może przytoczysz nam jakąś podstawową wiedzę o Emanuelu Olisadebę. Zacznijmy od początku. Emanuelu Olisadebę urodzony ponoć 22 grudnia 1978 roku. No to dawno. W Nigerii, w miejscowości Wari. To pewnie nie byłem niedaleko Nepalu, ja też nie byłem. Ma 180 cm wzrost, jest tylko 20 cm niższy od Gortata. Waży 75 kg, czyli tyle, ile moja noga. I był to naprawdę piłkarz wybitny. Nie, on jest nadal wybitny. A dlaczego o Olisadebie będziemy mówić? Ano dlatego, że mamy takie wielkie marzenie, które chcielibyśmy spełnić razem z wami, Zielona Góro. Bo bardzo, bardzo kiepska jest sytuacja naszej piłkarskiej drużyny i musimy ją podnieść z klęczek, na których się znajduje. Ale słuchajcie, chcemy wam teraz uzasadnić, dlaczego chcemy, żeby Olisadebę nam pomógł. I zapewniam, że będziemy kompletnie merytoryczni dzisiaj. Absolutnie, jak zawsze. Mieszko, zacznij może. No dobra, jeśli chcecie wiedzieć, to nasz czarny orzeł, Oli, był mistrzem Polski, tak, naszego kraju w sezonie 99-2000. To było 10 lat temu. Mało tego, w 2001 roku był 29. piłkarzem świata według oficjalnego rankingu FIFA. Czyli było tylko 28 lepszych od niego. Natomiast w 2000 roku, też bardzo dawno temu, otrzymał obywatelstwo polskie. Został jednym z nas i strzelił wtedy dla naszej reprezentacji w piłkę kopaną 11 bramek. Później wyprowadził się do Grecji. No wiadomo, Olimp, te sprawy, było mu to bardzo potrzebne widocznie i dużo zarobił. I, moi drodzy, w sezonie 2003-2004 zdobył mistrzostwo i Puchar Grecji. Po tym, jak został mistrzem Grecji, było już tylko lepiej, bo grał w Lidze Mistrzów, gdzie sukcesów nie odniósł. Zatem w 2007 roku z żalem wyprowadził się do Chińskiej Republiki Ludowej. Tam nasz biedny czarny orzeł odżył piłkarsko, bo w 2008 roku został... No chciałem powiedzieć, że królem, ale królem nie został. Został wicekrólem strzelców Ligi Chińskiej. Nie mów tak, ja jestem z niego bardzo dumny. No ale może posłuchajmy, jak to było kiedyś. Tak, przypomnijmy sobie złote lata Olisadeby. Powinniśmy się skierować do jakiejś... Może zainicjujmy. Emanuel Olisadeby przebiega lewą flanką. Strzela gola, gol, Emanuel Olisadeby. Tak było, nie mam tak dobrej pamięci. Wiesz co, właściwie, nie, to ja pójdę do archiwum, znajdę DVD z nagraniem, a wy w tym czasie posłuchajcie sobie jakiejś pięknej muzyczki. To niech będzie coś z frajerskiej składanki Miłosza. Albo nie, niech to nie będzie z jakiejś smerskich hitów. Niech to będzie coś z doskonałej bazy Radia Zielona Góra. Na wariackich papierach, wracamy do was za chwilę. Na Góra, magazyn na wariackich papierach. Mezo wspaniale wprowadził nas w świat futbolowy, dozaśpiewał i o Kuarezmie, i o innych znamienitych piłkarzach. To jest strasznie dużo nazw z piłkarzy, znam, chyba otworzył książkę telefoniczną czy coś. Tak. Na Wikipedię może. Znani piłkarze. Idę ci po kolei, ale było Belego. Tak, słuchajcie się na górę, tak się robi hity. Tutaj magazyn na wariackich papierach, rozmawiamy dzisiaj o czarnym orle Emanuelu, Olisadebę. I chcieliśmy wam przypomnieć, kim był ów znamienity zawodnik. No, ten znamienity zawodnik... Pomimo, że urodził się w Norwegii, reprezentuje barwy Polski. Jakiej Norwegii? Gdzie kiedyś się urodził? Czego się no urodził? Ale chciałem sprawdzić czujność słuchaczy, halo. Aha. Ja też bym chciał czujność słuchaczy sprawdzić i dlatego podaję numer do naszego studia. Podam, proszę. 68 455 5597. Ha, dużo piątek było, nie? Jeszcze raz, 684-55-5597, 684-55-5597. Słuchajcie, kochani, zadzwońcie do nas, porozmawiamy o tym, czy uważacie, że Emanuel Olisadebę powinien zasilić szeregi zrywu Zielona Góra i... Tudzież w Asfalu, jakby chciał w koszykówkę grać, bo jest czarny, a wiadomo, że może nie lepiej grać w kosza. Żeby pomógł futbolowi zielonogórskiemu, ponieważ idzie nam ostatnio troszkę licho. Pozdrawiamy tutaj i tak mimo wszystko ale trenera. Ale słuchajcie, przypomnijmy sobie, może używając materiału archiwalnego, który właśnie wykopałem tutaj w przerwie, jak Emanuel Olisadebę zdobywał takie laury piłkarskie. Ponieważ ja przed chwileczką, przed przerwą próbowałem tak nieudolnie naśladować głosy Szpakowskiego, tudzież Szaranowica. Zimocha. Nie wyszło mi, przepraszam. Teraz posłuchajcie na żywo meczu Polska-Norwegia. Wysałowicz, Świercecki, ładne zgranie, Świercecki, będzie okazja, uderz Piotrek, odegra!
Kiedyś wspominamy to z dużym sentymentem. Olisa Debe strzelał bramkę za bramką, no było to, bramkę za bramką, było to coś niesamowitego. No był szybki niż szpicer, no trzeba to powiedzieć sobie uczciwie. Tam ślicznie tak krzyczeli kibice, oi, oi, oi. A nie to rozumiał. Oi. Chociaż, no, może ale to, świetnie mówił po polsku, słyszałem. Mówił po polsku, no prawda, doskonale. Nie. Także może myślą, że nie wiem, że wołają Kryszałowicz, wiesz, no. Po piosence zadamy wam podchwytliwe pytanie. Zapiszcie sobie już teraz numer telefonu do naszego studia 684555597 i będziemy próbowali wziąć was pod włos i pofantazjować sobie z wami, co by było, gdyby nasz piękny hebanowy napastnik pojawił się kiedyś w innym grodzie. A póki co posłuchajmy kolejnej piosenki związanej ze sportem. Zielona Góra, specjalnie dla was znaleźliśmy niesamowity film, niesamowite multimedium, dowód rzeczowy, coś wstrząsającego. Mamy nagranie dla was z telewizji nigeryjskiej, ponieważ pewnie nie władacie biegle językiem Swahili, to przedstawimy wam oczywiście wersję z lektorem. Jest niepublikowany, świeży wywiad z tego roku z Emanuelem Olisadebe. Posłuchajmy, co miał do powiedzenia Oli. A my poprosiliśmy się o to na zawsze czułem ogromną więź z Polską. Można powiedzieć, że duszę mam biało-czerwoną. W Chinie to tylko epizod. Grecja też. O Anglii nie mówię, bo tam mi nie szło. W domu mówię, staram się mówić po polsku. Moja żona Beata zmusza mnie do czytania polskiej literatury. Ostatnio przerobiłem listy do Marysieńki Sobieskiego. W Chinach jest nam dobrze, ale tęsknię za Polską. Gdy jadę na trening, myślę o pierogach. Lubię chińską kuchnię, ale jest ona troszkę gorszej jakości niż Polska.